nie? Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, Andrzej Bugajski, goleniów.pl. Rozmawiamy w tej chwili z panem majorem Marcelem Potworeckim, który powie nam o akcji, która ma miejsce dzisiaj w Goleniowie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Major Marcel Potworecki, trudne słowo panie redaktorze, ale poprawię pana. Rzecznik prasowy, dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej z tej strony się kłania. Tak, od 14 października dokładnie pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zainaugurował w Lublinie kampanię Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Kampania ta jest realizowana raz w miesiącu w danym regionie w formie tak zwanych tygodni rekrutacyjnych i od 26 do 28 października mamy przyjemność odwiedzić także Goleniów. Jesteśmy do 28 w Bibliotece Miejskiej na ulicy Konstytucji 3 Maja w Goleniowie i zapraszamy wszystkich zainteresowanych służbą wojskową, czy to w wojskach lądowych, czy w siłach powietrznych, czy w marynarce wojennej, gdziekolwiek. Jeśli młodzi ludzie myślą o swojej przyszłości, karierze w wojsku, to zapraszamy do Biblioteki Miejskiej. Tam dowiedzą się wszystkiego od naszych wojskowych headhunterów, którzy czekają na Państwa i wyposażeni są we wszelkie informacje, które są potrzebne do zostania żołnierzem zawodowym. Dziękujemy panu. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia panu.